Siemanko, witam was bardzo serdecznie z tej strony, znowu Światek 6, żeby nie było. I witam was w drugim odcinku z prezentacji maszyn w Farmingu 17. Dzisiaj, teraz, bo dzisiaj jeśli jeszcze nie oglądaliście, to dzisiaj wcześniej już wpadł odcineczek z traktorami, wszystkimi, które w tej grze są. Przed nami tym razem 10 kombajnów, tak dobrze mówię? 2, 4, 6, 8, 10, dobrze mówię. 10 kombajnów, wszystkie możliwe headery, które do tej pory mogłem kupić, jeszcze dokupimy resztę, ponieważ no, nie zmieściły mi się po prostu na placu tutaj. No i co, no, zacznijmy od przechadzki oczywiście. Pokażemy najpierw może to, co mniej ważne, czyli headery. Oczywiście od samego początku, ale od samego początku w sklepie, ponieważ to oczywiście jest najważniejsze. Więc mamy, to jest Capello czy Kupel? Capello, to jak A wygląda. Capello, Kusar, Kwasar. Kusar, Kwasar, raczej F4 się czyta. Case, oczywiście jak mówiłem, tak jak w poprzednim filmie, jeśli będziecie chcieli przeczytać kilka informacji na ten temat, zatrzymajcie sobie po prostu film, ponieważ jeśli miałbym się zatrzymywać, opisywać każdy z kolei header, kombajn i tak dalej, to by to zajęło mi to mnóstwo czasu, a tak po prostu oszczędzamy sobie czas. Wy, jeśli chcecie się czegoś dowiedzieć na temat danej konkretnej rzeczy, to sobie po prostu zatrzymacie czas, zatrzymacie film, przeczytacie to, co chcecie i polecicie sobie dalej, a ja dzięki temu no, zaoszczędzę czas, bo naprawdę jakbym miał wszystko po kolei opisywać, to zajęłoby mi to naprawdę mnóstwo czasu. Więc jeszcze raz, Capello Quasar F4, case 10-30-14 stóp, to oczywiście 14 FT to jest długość zapewne, 14 stóp, Sampo Rosenwelt C6 14 znowu stóp, New Holland 980 CF6R, Varifeed, New Holland również 18 stóp tym razem. Tak, czekajcie, chociaż zobaczmy. 14 stóp, 14 stóp. Dobra, będę po prostu czytał 14 FT, bo nie wiem, czy to koniecznie są stopy. W każdym bądź razie, tutaj mamy teraz Rostelmasza Argusa 870, Capello Heliant House 5700, Capello Diamant HS8, Rostelmasz Powerstream 700, Massey Ferguson Freeflow 25 FT, Capello Diamant HS12 i tego już headeru nie mamy, dlatego na razie ich wam nie pokażę i pokażę wam po prostu te, które wam przeczytałem tutaj teraz, jak one sobie leżą na ziemi oczywiście, żebyście mogli sobie jakieś takie szczegóły popatrzeć. Co prawda no, w headerach jest zbyt wiele szczegółów, tutaj no, nie ma na co patrzeć za bardzo, tak to nazwijmy, bo wiadomo, header jak header, większość zazwyczaj się no, niczym nie różni, poza przeznaczeniem na pewno, więc po prostu no, popatrzcie sobie, jeśli coś będziecie chcieli sobie zobaczyć, to oczywiście również sobie zatrzymajcie film, przyjrzyjcie się dokładniej każdej maszynie, której właśnie chcecie. No i w ten sposób właśnie zaoszczędzimy czas, jaki no, tutaj trzeba było poświęcić, bo nie każdego też konkretnie interesuje, każdy ma na przykład, dużo osób na pewno chce tylko zobaczyć, a niekoniecznie właśnie dowiadywać się jakichś konkretnych informacji, więc jeśli ktoś już chce naprawdę, to sobie film zatrzyma i się konkretnych informacji dowie. Dobra, więc to są te headery, które mamy, teraz sobie możemy je wszystkie oczywiście sprzedać. Mamy, tylko musimy zapamiętać, do diamanta HS12, dobra. Więc oczywiście teraz sobie wszystkie headery posprzedajemy, jak najszybciej tutaj potrafimy. Jak najszybciej potrafię, tak to nazwijmy, oczywiście. Więc diamant HS12 był ostatnim headerem. Kupimy resztę, czyli to, czyli teraz case, dobra. Case 34-12-12R, Rostelmasz Powerstream 900, oczywiście również kupujemy, więc od razu tutaj będziecie mieli również nazwy i tak dalej i specyfikacje oczywiście. Teraz New Holland 980 CF12R zakupujemy, case 3020-35FT, Powerflow 35FT, zaraz nam zabraknie miejsca, bo te headery są bardzo duże. Czekajcie, tego nie mieliśmy, nie? Tak, tego nie mamy ten. Ten mamy. Massey Ferguson Powerflow 35 FT również mamy. Capello Quasar HS16. Tego nie mamy, więc kupujemy. Oczywiście, jak widzicie, możemy sobie na przykład kolor tutaj wybrać. I czy starczy nam jeszcze miejsca na te ostatnie? Już raczej nie. O, ten jeszcze starczyło na Capello Heliantus 12 tysięcy. Dobrze czytałem. Teraz Massey Ferguson Dynaflex 40 FT. Tu już nie mamy miejsca, więc
Oczywiście odpuszczamy. Pokazuję Wam znowu od samego początku każdy jeden header. No i tak jak mówiłem, na samym końcu przejdziemy oczywiście do kombajnów, więc lecimy po kolei. Jeśli nie wiecie, jaki konkretny header, który to jest, to oczywiście sobie przewincie film i zobaczcie, jak mniej więcej po kolei sobie kupywałem. Albo odpalcie najlepiej w dwóch okienkach i będziecie mogli wtedy zobaczyć, który to jest konkretnie który, bo też nie chcę teraz za bardzo tutaj właśnie zatrzymywać się i mówić, który konkretnie który, no bo nie oszukujmy się, większość ludzi chce po prostu zobaczyć, jak to wszystko wygląda, a niekoniecznie wiedzieć, który to który. Chcę po prostu sobie zwizualizować, jak będzie wyglądał ten farming po prostu w no, ostateczności, jak już dostanie go do swoich rąk. Oczywiście sprzedajemy wszystkie headery, które teraz mieliśmy. Ostatni był Heliantus 12 000 wstecz. Heliantus był teraz, to teraz Dynaflexa kupujemy. Dynaflex to jest 40 FT. Varifeed 41 FT. Oczywiście New Hollanda. Case 3162 Draper 45 FT. Mamy jeszcze ostatni już header Superflex Draper New Holland, oczywiście 45 FT. Tak więc oczywiście zakupujemy również. No i pokazuję Wam to wszystko. Oczywiście tu już te dwa ostatnie headery największe posiadają własny wbudowany wózek. Tylko 4 headery kupiliśmy? Chyba jo. Tak więc, no w sumie są to bardzo, bardzo szerokie headery, które już będzie trzeba na wózkach wozić, bo nie będzie szans, żeby po prostu przejechać przez normalną drogę. No i no tak to będzie wyglądało. Będzie trzeba po prostu je na wózkach. Te dwa oczywiście ostatnie mają w sobie wbudowane, ale te jednak do tych będzie trzeba kupić wózek, bo no nie ma opcji, żeby taki długi header po prostu przejechał przez niektóre zakamarki. Dobra, sprzedajmy sobie już te headery. One nam tutaj są mało potrzebne. I już pokazuję Wam oczywiście wszystkie kombajny. Oczywiście od najmniejszego do największego. Znaczy, nie wiem czy od najmniejszego. W każdym razie według kolejności takie jak występują w sklepie. Najpierw oczywiście w zakładkach tutaj sklepu. Więc mamy Sampo Rosenlew Komia 6, C6, który oczywiście już był w 15. Mamy Keiza 1660 Axial Flow. New Holland TC590. Massey Ferguson MF Activa 7347S, Rostelmash Acros 595 Plus, Case Axial Flow 7130, Rostelmash Torum 760, Case Axial Flow 9230, Massey Ferguson MF Delta 9380 oraz ostatni kombajn, czyli New Holland CR1090. Oczywiście teraz wszystkie kombajny sobie zobaczycie z zewnątrz, a później będziemy po kolei do nich wchodzili sobie do środka, do kabiny oczywiście. Na razie możecie zobaczyć po prostu szczegóły, przede wszystkim kabiny, bo tyłu wiadomo. Chociaż tutaj wydaje mi się, że w kombajnach tył akurat jest dosyć ważny, więc wydaje mi się, że spokojnie mogę Wam również tył właśnie pokazać każdego pojazdu, bo no nie oszukujmy się, tutaj jednak jakieś tam znaczenie już tył ma. W ciągnikach niekoniecznie, bo wiadomo, wszędzie zaczepy, kable i tak dalej, i tak dalej, a tutaj jednak no troszkę będą te dupki się różniły, tak więc oczywiście tutaj dupki będę Wam pokazywał. Tak więc proszę bardzo, jeszcze tutaj sobie to po prostu przelecimy. Każdą maszynę od tyłu, abyście widzieli. Tu już niekoniecznie będziecie mogli zatrzymać, bo zapewne będzie rozmazane, ale tak one wyglądają od tyłu. No i oczywiście zabieramy się od pokazywania ich od wnętrza. Zaczniemy oczywiście od samego końca, żebyśmy mogli sobie w miarę spokojnie przeskakiwać, jeśli chodzi o no, miejsce, tak to nazwijmy. Wsiadamy do środeczka, mamy pierwszy. Oczywiście na dole macie, tak jak widzicie, białym napisem również nazwę danego kombajnu, tak więc będziecie mogli również dzięki temu dowiedzieć się, który konkretnie kombajn jest który. Oczywiście słyszycie również chociaż troszkę dźwięk silnika, więc również taki aspekt tutaj Wam oferuję. Czekajcie, bo znowu do New Hollanda wpadliśmy. Dokładnie, teraz do Masseya, to mi się podoba. Ok, bardzo fajnie Massey zrobiony. Szczerze powiem Wam, że dziwnie bym się czuł w kombajnie, bo no nie oszukujmy się, tak samo jak w ciężarówce na przykład, bo no jak gdyby tuż przed nami, znaczy w ciężarówce jest jeszcze jakoś tako, jako tako, bo mamy szybę no, to dopiero od pewnej wysokości, a tutaj mamy szybę, no można powiedzieć, że od stóp do głowy, a nawet jeszcze wyżej, więc taki po prostu wydaje
Miałbym dziwne wrażenie, że jak gdyby mogę w każdej chwili oczywiście spać. Czekajcie, pokazałem wam? Tak, to jest druga maszyna, więc wam pokazałem. Teraz kejzik oczywiście. Tak oto on wygląda. Tutaj możemy zajrzeć do środka. Nie wiem, czy w poprzednich w sumie nie zauważyłem. Czy w poprzednich była również ta sama opcja. Czekajcie, byliśmy w tym kejzie, teraz wsiadamy tutaj do... Tak? Czekajcie, chwila, bo już się pogubiłem. Nie no, wsiedliśmy teraz do kejza, teraz musimy wsiąść tutaj, do Rostelmasza. Właśnie. Teraz jesteśmy w Rostelmaszu. Oczywiście również okienko, jak widać. Oczywiście dźwignie, przyciski, monitorki, to wszystko tutaj jest oczywiście zamontowane. Światełko jakieś, gaśnica, te sprawy obowiązkowe. Dalej, mamy kejza. Oczywiście kolejnego już, również z okienkiem, jak widać. Fajną półeczką z tyłu, można sobie oczywiście jakieś tam rzeczy położyć podczas ciężkiej pracy na polu. Dalej, będzie kolejna maszyna? Tak jest, kolejna maszyna, Rostelmasz. Proszę bardzo, również okienko, tym razem troszkę wyżej. Oczywiście znowu dźwignie, guziki, te wszystkie bajery, szmery, bajery, to standardowo. Teraz Massey Ferguson. Ok, tu mamy dużo przycisków tuż nad sobą, nad głową. Ok, tu mamy również jakieś mini okienko na zbiornik. Oczywiście po prawej różne zastrzeżenia, ostrzeżenia i tak dalej, przyciski, dźwignie, wajchy i tak dalej, i tak dalej. New Holland, proszę was bardzo. Oczywiście tutaj po prawej mamy, nie nad głową, tak jak przed chwilą mieliśmy w Masseju. Okienko jest oczywiście obowiązkowo, czyli w tych najdroższych, tych ostatnich kombajnach również prawdopodobnie to okienko było, a zaraz nawet zresztą się dowiemy, pójdziemy sobie do nich i sobie zobaczymy. Tutaj jeden z tańszych, tutaj mamy tylko taką siatkę, czy to jest i tak szyba plus siatka? Wydaje mi się, że to jest szyba plus siatka jak gdyby, do zbiornika oczywiście. Oczywiście tutaj mamy wszystkie wajchy, nie wajchy. Nie wiem konkretnie co to jest, czy to jest jakiś monitorek, czy to jest kamera cofania, czy... ale raczej kamera cofania, wydaje mi się. Jeśli nie, to możecie mnie oczywiście poinformować dokładnie w komentarzach, co to jest. Jak mówię, ja specjalistą nie jestem, więc nie chcę się też za bardzo na konkretne tematy wypowiadać, po prostu chcę wam pokazać co i jak, a nie cwaniakować, że wiem o wszystkim i wszystko i w ogóle, więc również może się zdarzyć, że jakieś nazwy będę źle wypowiadał. Tutaj również mamy okienko, więc no nie ma opcji, żeby w tych najdroższych kombajnach również jakiegoś tutaj okienka nie było. Dokładnie, w tych również jest okienko, a nie, w tym kurde Masseju niby jest, ale jakoś za bardzo nie widać, co tam się z tyłu dzieje. A w New Hollandzie, no oczywiście okienko jest, ale również fotel zasłania, więc również niewiele widać w sumie. Tak więc tak to wygląda. Dobra, więc panie panowie, mamy obuwione wszystkie kombajny. Zajęło nam to 13 minut. I szczerze mówiąc, zobaczmy, co byśmy mogli tu jeszcze pokazać. Wiem, co możemy jeszcze pokazać, bo to jest za krótki odcinek. Nie chcę wam zbyt dużo odcinków właśnie takich wrzucać, więc po prostu sobie posprzedajemy teraz te kombajny i pokupujemy inne kombajny, które również w tej grze są. Czyli oczywiście mam na myśli inne kombajny, inne maszyny do zbierania naszych plonów zbiorów, oczywiście, tak to nazwijmy. Zbieranie ziemniaków. Mamy oczywiście... O, czekajcie, dobra, oczywiście muszę ręcznie kupywać wszystko. Dobra. Tutaj jeśli chodzi o ziemniaki, tak, to jest zbieranie ziemniaków, oczywiście Tektron, bardzo pięknie. Niestety niektóre transakcje trwają troszkę, no ale wiadomo, musi komputer załapać mój kochany, że coś takiego wielkiego kupujemy. Nie oszukujmy się, no te Tektrony są bardzo, bardzo duże. Dobra, teraz zbieranie buraków. Dobra, kombajn tutaj teraz. Do ciągnika, znowu usuwanie łęcin. A to jest usuwanie łęcin, ale do tego Holmera. Okej, okay, tu się podczepia, wiadomo. No i tutaj mamy Terra Felisa. Okej. Okay. I jeszcze Siloso Kombajny, oczywiście, wszystko po kolei. Mam nadzieję, że starczy nam na to miejsca, szczerze mówiąc. Ale powinno, wydaje mi się, że nie będzie problemu. Oczywiście do siloso kombajnów również... A nie, nie było sieczkarnie samojezdne. Aha, czyli tutaj mamy do sieczkarni jeszcze końcówki, headery. Dobra, to może zacznijmy od tego, co już mamy, co? Czyli pierw mamy zbieranie ziemniaków. Tak więc mamy Grimma K
KS754. To jest oczywiście do usuwania męcin. Później mamy kombajn, na którym możemy już wykopywać ziemniaki, czyli Grima SE260. No i oczywiście już zbieranie ziemniaków w pełnej automatyzacji, czyli Grim Tektron 415. Jeśli chodzi o to, jak te maszyny wyglądają, oczywiście Wam pokazuję. To jest oczywiście maszyna do usuwania męcin. Węciny? Tak to się nazywa? W ziemniakach? W burakach na pewno, ale czy w ziemniakach również? Chyba tak. A jeśli nie, to mnie poprawcie. Tutaj również mogę się mylić oczywiście, tu jest również ten kombajn, który my możemy zbierać, no i tutaj ten automatyczny w pełni Tektron 415, tak on wygląda od środka, oczywiście fajnie przeszklony, więc fajnie jasno w środku jest, wiele monitorków, oczywiście wszystkiego, bo tu można oczywiście wiele rzeczy naprawdę ustawiać, no i oczywiście pokażę Wam go całego dookoła, no, oczywiście z tyłu te charakterystyczne dwa koła, bardzo blisko siebie. No i dobra, teraz przychodzi czas na zbieranie buraków cukrowych. Zaczynamy od maszyny łodygi. Tutaj czekajcie, bo tutaj będzie pisało łodygi, a tutaj łodygi. Czyli tutaj nazywa się po prostu łodygami, a nie męcinami. Dobra, czyli od maszyna do usuwania łodyg. Tutaj mamy oczywiście kombajn. Tu mamy znowu żniwiarkę do kombajnu, tym bardziej tym razem. To jest od razu, znaczy ta żniwiarka jest oczywiście do usuwania łodyg oraz do wykopywania już. A tutaj mamy do tego oczywiście maszynę. Nazwami jeszcze, bo tego nie mówiłem. Grim FT300, Grim Roadster, tak chyba to się powinno czytać, 604, Holmer Exact, Holmer, po prostu Holmer będę czytał, HR9, Holmer Terra DOS T440 i Holmer Terra Felis 2 Eco. Ta maszyna zbiera cukrowki, buraki cukrowe i gromadzi je od razu na przyczepie. Zbiera buraki cukrowe, czyli albo ta maszyna zbiera ziemniaki, buraki tylko i wyłącznie z ziemi, te, które wysypiemy, albo można nią normalnie również kopać. Tego jestem ciekaw, bo ta maszyna była na zapowiedzi pokazywana jako maszyna, która zbierała buraki już wysypowane na ziemi, na kubkę. A ciekaw jestem, czy ona będzie mogła również kopać. No ale wydaje mi się, że tak, bo nie miałaby sensu za bardzo taka maszyna. Ale dobra, do niej zaraz przejdziemy. Tutaj mam oczywiście to pierwszą maszynę do usuwania łodyg. Pierwszy kombajn. Tutaj mamy oczywiście header do naszego Tektron Holmera, który stoi obok. Oczywiście do niego sobie wejdziemy. Ja pitole, ale on wygląda jak bestia. Ja cię kręcę. Oczywiście jakieś nagrody, nie nagrody. Tutaj podostawał. Wszystko można pięknie oczywiście porozkładać. No i oczywiście wnętrze. Jak wygląda samo wnętrze? No, wnętrze prezentuje się w sposób następujący. Bardzo fajnie. No i oczywiście ta maszyna, która mnie zastanawia. Kurde, tu w ogóle wejście tędy jest. A, fajnie jakby było się... O, czekajcie, może wskoczę? No może nie wskoczę. Dobra, mało ważne. W każdym razie wejdźmy po prostu. Nie Terra DOS, tylko Terra... No halo, nie chcę do Terra DOSy. O, Terra Felis, właśnie, 2 Eco. Okej, tak więc tak wygląda wnętrze tej maszyny. Zmień grupę kontrolną, rura. Lewy kontrol Z, ramię, rura, ramię. Ja pitole, szczerze mówiąc będę musiał się dowiedzieć na temat tej maszyny troszkę, bo naprawdę nie mam pojęcia, o co tutaj w ogóle chodzi, chociażby grupa kontrolna. O co tutaj w ogóle chodzi? Oczywiście tutaj jakieś naklejki producenta i wysiadamy i tak wygląda tutaj tyłek. Czyli ta maszyna jest do wykopywania ziemniaków, ale od razu składowania ich na ziemi obok? Czy mi się źle wydaje? Może być tak, że ona je wykopuje i ona od razu je wysypuje na ziemię, układa je w te bryzy, czy jak to się nazywa, bo ktoś napisał tak profesjonalnie, nie chcę mówić, więc powiem, że w hałdy po prostu, może nie hałdy, w kubki, po prostu w kubki i tyle. Tak mi się wydaje, napiszcie dokładnie o co dokładnie z tą maszyną chodzi, bo naprawdę jestem ciekaw. No i oczywiście sieczkarnia, pierwsza podstawowa do ciągnika, tym razem ją się podczepia do przodu czy do tyłu? Może być, że się podczepia do tyłu i się po prostu obraca siedzenie w ciągniku i po prostu tyłem się jeździ. Może tak być, ale nie musi.
Nie, nie wiem, jestem ciekaw również, jak to będzie wyglądało, bo na pewno nie jest to taka maszyna, która była na kółkach w 13, jeśli dobrze pamiętam, i z nią się bardzo męczyliśmy w pewnej serii. Dobra, mamy tutaj oczywiście teraz sieczkarnię. Aha, czekajcie, bo tej sieczkarni również nie przedstawiłem. Weźmy w ogóle, może sprzedawajmy te wszystkie ziemniaki, buraki i tak dalej, i tak dalej. Czyli to wszystko po kolei już do końca możemy posprzedawać. A zaraz sieczkarnię po kolei oczywiście zaprezentujemy. Mamy sieczkarnię w ogóle, siloso kombajny, przepraszam, siloso kombajny wszystkie, a do nich trzeba byłoby jeszcze kupić oczywiście, halo, aha, bo dobra, mniejsza, sieczkarnię samojezdne i oczywiście te headery tutaj, więc to sobie również teraz dokupimy. I zaraz Wam wszystko oczywiście również pięknie zaprezentuję. W ogóle pozwólcie, że się napiję, bo naprawdę gadam i gadam. Aż mnie zaczyna w ustach zasychać. Dobra. I ja pitolę, ile tych tutaj headerów do sieczkarni. Również całkiem spora liczba. Zaraz oczywiście każdą po kolei będę również przedstawiał. Czy mamy miejsce? Mamy jeszcze miejsce. A na to mamy jeszcze miejsce. A i na to już nie mamy, czyli nie będziemy mieli dwa ostatnie headery. Ale dobra, zacznijmy od Siloso Kombajnów, czyli od sieczkarni samych pojazdów. Plus tego oczywiście Pottingera Max 5. Później mamy Rostelmasza RSM 1403. Mamy Krona Big X 580. Oraz mamy New Hollanda Agriculture FR 850. Te maszyny oczywiście prezentują się w sposób następujący. Tu mamy Rostelmasza, mamy Krona oraz mamy New Hollanda. Oczywiście jeszcze tył też pokażemy. W sumie tyły się w sieczkarniach nie bardzo różnią, więc tutaj nie ma też zbyt dużo szczegółów, więc nie ma też za bardzo co pokazywać. Oczywiście wnętrze, jak najbardziej bardzo piękne, przestrzenne, bo ma dużo szyb, więc to naprawdę fajnie, dużo jasności, dzięki temu dużo jasności, jest po prostu jasno w kabinie, o tak to nazwijmy. Tu już jest troszkę ciemniej, ale jest nadal fajnie, dosyć przejrzyście. Oczywiście guziki, przyciski, to wiadomo, nawet Wam nie mówię, bo to widzicie. No i oczywiście ostatnia już sieczkarnia, ta samojezdna. No i oczywiście ta sieczkarnia, którą tutaj już widzieliście wcześniej. I teraz po kolei. Może nie po kolei, bo widziałem, że nie do końca po kolei one się kupywały. Albo czekajcie, weźmy teraz taką garaż, sprzedajmy te maszyny, które są już nam niepotrzebne, które Wam już pokazałem. Dokupmy te dwa ostatnie. Okej, okay, właśnie. Dwa ostatnie headery do sieczkarni samojezdnych. I po kolei, co mamy? Rostelmasz 4UP 370. Crown Easy Flow 300S, New Holland 300FP, Rostelmasz 500D, Capello Spartan 610, a New Holland Agriculture 600FDR, Crown X-Disc 620, Rostelmasz 600R, Crown Easy Collect 600-2, tak to przeczytałem, dobra, mało ważne, Kemper 390+, New Holland 900SFI, New Holland 130 FB. Ok, wszystkie statystyki oczywiście macie, wszystko macie pięknie napisane, więc po kolei lećmy. Niekoniecznie tutaj po kolei już będą one tak jak mają, więc po prostu będę Wam pokazywał również nazwy. To jest Rostelmasz 4UP 370, Easy Flow 300S, jak widać, tutaj jest New Holland, nawet nie pisze chyba który. Ale powinniście wiedzieć. Wy więcej wiecie na ten temat aniżeli ja, więc wy powinniście się domyślać. Tu jest Rostelmasz Grass Header 500D, Capello Spartan 610, New Holland kolejny. Tu jest Kron, to jest chyba X-Disc? Nie, to jest Easy Collect. Ok. Easy Collect, ale nie widzę ile. No w każdym razie, wy będziecie na pewno wiedzieli. Tu jest kolejny New Holland. Nie mylę się, żeby nie było zaraz, że pitolne jakąś nazwę złą. Ale raczej się nie mylę. Nie, nie mylę się. Tutaj widać już logo. Kolejny New Holland, ten mały, ostatni, co jest. No i tutaj mamy jeszcze, to jest X-Disc, dokładnie. To jest Kron X-Disc, X-Disc. Nie wiem, jak to się czyta. Możecie mnie również poprawić. Tutaj mamy, co my tu mamy? Mice Header 600R. Ok. I tutaj na samym końcu jeszcze jest
390 plus, a to był jakiej firmy? 390 plus, czekajcie. A, Kemper. Dobra. Czyli to jest Kemper. No i co? No tak się prezentują te wszystkie headery, wszystkie kombajny, ściekarnie i te wszystkie pojazdy. Sprzedajmy. Mamy 25 minut, więc wydaje mi się, że spokojnie możemy ten odcinek kończyć. Pokazałem wam znowu sporą ilość maszyn. I co? Kolejne maszyny. Nie wiem, czy ja wam pokażę, czy Cytrus już wam pokażę, bo nie wiem, czy po prostu zdążę nagrać. A tych maszyn, jak widzicie, jest naprawdę od groma. My dopiero mamy ciągniki za sobą. Cofnij. Ciągniki, kombajny, zbieranie ziemniaków, buraków cukrowych, żniwiarki, siloso, kombajny oraz sieczkarnie samojezdne. A pamiętajcie, patrzcie, ile tego jeszcze jest. Aha, tutaj zmienia, tylko ucieka ciągniki i sprzedaż, tak? Chyba tak. Kolejny pośrednik, mamy jeszcze pługi, rozrzutniki nawozu, kosiarki, przestrząsacze, rozrzutniki obornika, kultywatory, siewniki, wszystko jeszcze na nas czeka. Mini ładowarki, ładowarki teleskopowe, sprzęt leśniczy, ładowarki. To jeszcze wszystko na nas czeka. Ja tymczasem Wam bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że oczywiście docenicie to, że dla Was ten piękny, mam nadzieję, materiał, może nie piękny, ale cenny, wydaje mi się, że dla Was materiał stworzyłem. Ponieważ naprawdę to, co najważniejsze, no wszystko właściwie, nie to, co najważniejsze, a wszystko, jeśli chodzi o kombajny, o zbieranie ziemniaków, buraków, sieczkarnie, oczywiście również headery, po prostu wam pokazałem, powiedziałem, co chcecie, to się dowiecie, jeśli się zatrzymacie przy danym tym, będziecie wiedzieli długość, koszty i wszystko. Tak więc to wszystko wam dzisiaj przekazałem. Mam nadzieję, że podoba wam się, spodobało wam się. Jeśli tak, to oczywiście wiecie, co robić. A ja się z wami żegnam i trzymajcie się do kolejnych materiałów, również z farminga, oczywiście, oraz różnych innych gier. Do usłyszenia już wkrótce.